Witam. Niezmiernie rzadko, ale czasami się zdarza, że producent laptopa, nawet renomowanych firm, instaluje fabrycznie w danym egzemplarzu, czy w danej serii tylko chipset audio, nie uaktywniający funkcję mix stereo. No wtedy są trudności właśnie z używaniem nagrywania cyfrowego, jak magnetofonu cyfrowego, załóżmy, gdy zgrywamy ścieżkę audio z jakiegoś klipu wideo. No właśnie trafił mi się taki akurat Lenovo ThinkPad, który nie obsługuje tej funkcji. No i niestety muszę korzystać z sterownika Virtual Cable Audio. Pokażę, jak sprawdzić na przykład, jak zainstalować ten sterownik, jak skonfigurować, no i jak sprawdzić w ogóle, czy karta audio w naszym laptopie czy komputerze obsługuje tę funkcję Stereo Mix. Więc wchodzimy tutaj właśnie do panelu sterowania. Musimy tylko zmienić kategorię wyświetlania na duże ikony, prawda? Tak. I teraz mamy tutaj głośniczek. Lewym klawiszem klikamy i wchodzimy w opcję nagrywania i patrzymy właśnie, że jest tylko zestaw mikrofonów. No czasami jest funkcja mix stereo, tylko jest ukryta, więc na wszelki wypadek klikamy prawym klawiszem na ten wpis i sprawdzamy. Jest zaznaczone, pokaż wyłączone urządzenia, czyli gdyby nawet było wyłączone, ale by było, to pokazałoby, bo jest zaznaczone, że ma pokazać. Czyli po prostu ta karta muzyczna nie obsługuje funkcji mix stereo. Więc co robimy? Dobra, instalujemy sterownik po prostu Virtual Cable Audio. Wchodzimy na stronę. Tak. Pokażę Virtual V. Już tutaj mam Virtual Cable Audio. I to jest właśnie ta stronka. Klikamy na nią. Jeżeli mamy Windowsa, to ściągamy sterownik dla Windowsa, dla systemu Windows. Przechodzimy troszeczkę niżej i tutaj mamy dla Windowsa, tutaj mamy do Maca. Więc ja już ściągnąłem, więc ja wychodzę z tej stronki. Mam już tutaj, prawda, więc sobie uruchamiam i instaluję. Najlepiej instalować wersję 64-bitową, więc od razu klikam na wersję 64-bitową. Prawym klawiszem, lewym zainstaluję jako administrator. Install driver. OK. I sterownik jest zainstalowany. Dziękujemy za zainstalowanie naszych produktów. Wychodzimy z tej stronki. Wychodzimy z tego instalera. No i sprawdzamy teraz właśnie, czy nasza karta już muzyczna obsługuje ten sterownik Virtual Cable. To już nie jest sterownik ten mix stereo, tylko właśnie Virtual Cable. Więc wchodzimy właśnie tutaj w dźwięki. I już mamy prawe Virtual Cable, nagrywanie. Tak, i na czym polega konfiguracja teraz? Bo przy domyślnej konfiguracji po prostu podczas nagrywania Audacity nagrywa dany materiał, natomiast audio natomiast nie odtwarza w głośnika, więc nie możemy sprawdzić, co nagrywamy, jak nagrywamy. Więc o co chodzi? Wchodzimy tutaj w opcję, we właściwości. I zaznaczamy dwie sprawy. W zakładce nasłuchiwanie zaznaczamy nasłuchuj tego urządzenia, tak. I poza tym tutaj w domyślnych urządzeniach musimy wybrać, że głośniki i słuchawki, prawda? Żeby było słychać w głośnikach i słuchawkach. Pomimo, że sterownik jest Virtual właśnie Cable Audio, to musimy odsłuchiwać właśnie w naszych głośnikach. Fajnie, zastosuj. OK, tutaj jeszcze sprawdzę w odtwarzaniu, czy na pewno jest ustawione, tak, ale widzę, że jest urządzenie jako domyślne. Dobra, to czyli wychodzimy z tego. No i sprawdzamy. Jeszcze musimy Audacity skonfigurować do
do tego sterownika, czyli włączamy Audacity. Tak, i w ustawieniach dźwięku tutaj, prawda, wybieramy w odtwarzających, dobrze jest kabel, i w nagrywających też kabel, dobrze jest, okej. Dobra, teraz wchodzimy na przykład na internet. Sprawdzę, czy mi przyjmą na YouTubie ten filmik, bo jak Beatlesów coś tam materiał nagrałem, pomimo że z YouTube'a przecież od nich, to zablokowali mi ten materiał. Więc wybiorę tutaj na przykład Mona Lisa Twins, Close to You. O, mam Mona Lisa Twins, Close to You. No jak zwykle reklamy, zaraz pominiemy reklamy. Dobra, mamy. Spauzuję, cofnę do początku. OK, włączam Audacity. Dobra, i włączymy nagrywanie. I włączę tutaj odtwarzanie. I sprawdzamy, czy się nagrywa. Powinno się nagrywać. Tak, nagrywa się elegancko, bo jeżeli nie jest uaktywniona funkcja właśnie ten virtual cable czy mix stereo, to nagrywa włącznie z mikrofonu, no a wiadomo jak to z mikrofonu. Jakość jest nie taka i ściąga wszystko co na zewnątrz, tak? No dobrze, sprawdzamy czy jak się nagrało. Teraz to zamknę, ok. Trzymać wcześniej nagrywania, ale to nic szczegółu. Dobra, powiększamy sobie. No, teraz też tutaj, prawda? Tak, mamy dosyć dużą przerwę. Klikam sobie tutaj, żeby się na biało zaświeciło i obetniemy ten początek, bo on taki długi dosyć jest. I backspace'em wycinamy to. Dobra. Teraz sobie rozgłośnimy, bo jest, prawda, nastawione. Ja zawsze troszeczkę nastawiam głośność nagrywania niższą, żeby po prostu nie przesterowało, a potem sobie w efektach głośność, kompresja i normalizuj. On mi rozgłaśnia, czyli zastosuj i mam już rozgłośnione. Dobra, sprawdzamy jak nagrało. No i mamy nagrane audio i teraz możemy sobie to audio zapisać gdzieś na naszym dysku, czyli robimy eksportuj, możemy wyeksportować w MP3 lub w Wave'ach, ja wolę zawsze w Wave'ach, bo to jest wyższa jakość, więcej waży plik, ale data jest wyższej jakości. I sobie tu piszemy na przykład slow, close. Close to you. OK. Zapisz. No tutaj też możemy wykonawcę. Mona Lisa Twins. I tytuł. Close to. Dodaj, prawda? Koniecznie tutaj trzeba dodaj i OK. I fajnie. I sprawdzamy, jak nam się to zapisało. Tutaj zaznaczamy, że żeby nie zapisał, bo on zapisuje tylko, prawda, tutaj w tym przypadku ustawienia tej aplikacji. Nie zmieniamy ustawień, tylko zapisujemy sobie sam materiał. Więc tutaj zaznaczamy nie i klikamy na nie. No i sprawdzamy, jak nam się to zapisało. Muzyka. Mona Lisa Twin Close to You jest. Ale to nie ta wersja, bo to jest przez jedno zapisane.
To jest ta wersja, bo tu przez dwa, o, ok. No i dobrze. Wszystko jest tak, jak powinno być. Także dziękuję za uwagę i kto nie ma tej obsługi, prawda, mix stereo, więc sobie może ten sterownik Virtual Cable Audio ściągnąć, zainstalować i wszystko gra i buczy. Pozdrawiam, dzięki, do usłyszenia.